kochani. Kochani, mamy dla was wspaniałą wiadomość. Nostrzyk jest już w naszej fundacji. Został wykupiony. Ale nie będę zbytnio się śmiała, ponieważ rzeczywistość jest całkowicie inna. Rzeczywistość jest taka, jak zawsze wam mówimy. Czyli wykup to jest dopiero początek pomocy koniu. Będzie dalej potrzebna, bo chipy, które uniemożliwiają normalny ruch nostrzykowi, dalej w jego nogach tkwią. Nostrzyk w dalszym ciągu potrzebuje pilnej operacji, aby mógł cieszyć się swoimi cierpiącymi dniami beztroską na łące z innymi końmi. Dopóki nostrzyk nie przejdzie przez operację, będzie musiał być zamknięty w boksie i choć staramy się zapewnić mu najlepsze warunki, jakie możemy, bo u nas konie zawsze mają to, czego im potrzeba. Nawet najlepszy boks z najlepszą opieką z czasem staje się dla każdego konia po prostu więzieniem. Kochani, ubolewamy nad tym, że nostrzyk, choć go wykupiliśmy dzięki wam, bo to wy to zrobiliście, będzie dalej zamknięty w boksie, ale jego stan zdrowia nie pozwala nam wypuścić go na łąkę, tak bardzo upragnioną łąkę. Kochani, nostrzyk to jest niezbyt ufny koń, który mocno boi się gwałtowniejszych ruchów, nowych odgłosów. Tutaj czasami, gdy dajemy siana, przechodzą inne konie, on cały drży. Czasem musimy zamknąć go na górę. Jest to koń, którego życie byłoby zapewne przesądzone oprócz chipów, które tkwią w jego nogach, jeszcze przez jego charakter, bo nie jest to koń łatwy. Kochani, dziękuję za dotychczasowe wsparcie nostrzyka. Dziękuję za to, że uratowaliście go przed rzeźnią. Ale niestety, muszę to powiedzieć, bo jest to po prostu prawda. Ten koń dalej cierpi, ten koń dalej potrzebuje pomocy, dalej potrzebuje bardzo kosztownej operacji. Bo bez tej operacji chipy tkwiące w jego nogach, przez które jego stawy są napuchnięte, coraz mocniej uszkadzają się z każdym ruchem tego konia, wywołują ból z każdym ruchem, dalej w tych nogach są. I nie usuniemy ich w żaden inny sposób, niż tylko poprzez operację. A na operację potrzebne są ogromne koszty, są potrzebne ogromne środki, których nie mamy. Kochani, proszę was. Zaczęliśmy pomagać nostrzykowi. Uratowaliśmy go przed rzeźnią. Proszę was, zapewnijmy mu teraz zdrowie, bo on dopiero zaczął swoje życie. Jest jeszcze sierbakiem, końskim dzieckiem. I ma szansę na to, aby to życie przeżyć w szczęściu, a nie w czterech ścianach swojej celi, którą większość ludzi nazywa boksem. Proszę was, pomóżmy mu.